mistrzostwach Europy. Moritz Klostek z Niemiec wystartuje, czyli brązowy medalista z Kopenhagi z 2021 roku w KNF 500 metrów, zeszłoroczny wicemistrz świata w kartach. Na torze także zobaczymy dwukrotnego brązowego medalistę Igrzysk Olimpijskich, bo wczoraj zdobywał tutaj w kartach 500 metrów, czyli Marko Dragojewicz. Marko Dragojewicz. Ona także już 6 medali mistrzostw świata, tym dwukrotnie złoto. No i gdybyśmy mieli upatrywać faworytów w tym finale, uważam, że patrząc na czasy, trójka wysuwa mi się tutaj od razu na prowadzenie. Marko Dragojewicz z Serbii, Moritz Florstedt z Niemiec i Adam Varga z Węgier. No, oczywiście życzymy jak najlepiej naszemu Przemkowi, Przemysławowi, licząc na to, że będzie to dla niego bardzo, bardzo udany wyścig. No nie powiem, liczymy tutaj na medal. Liczymy tutaj na medal. Będzie o niego bardzo trudno z uwagi chociażby na to, że płynie po zewnętrznym torze. No ale dzisiaj już w finale B Inigo Peña udowodnił, że płynąc nawet na torze zewnętrznym można rzeczywiście nawiązać znakomitą walkę i być w pierwszej trójce. No i jest jeszcze dwóch takich Skandynawów, którzy mogą tutaj namieszać: Gunnar Eide i Martin Nadel. A my już rozpoczynamy prezentację na torze pierwszym. Lane number one Poland, Przemysław Korsak. Lane number two from Austria, z Austrii, Timon Maurer. Kolejny zawodnik na torze trzecim, lane number three, Czechia. Czech Republic, reprezentant Czech Jakub Szpicar. On the lane number four, na torze numer 4 from Hungary, Adam Varga. Na torze piątym, lane number five, representing Germany, für Deutschland, Moritz Florstedt. On the lane number six, na torze numer 6 from Serbia, Marko Dragojewicz. Na torze siódmym, representing Portugal, lane number seven from Portugal, Fernando Pimenta. On the lane number eight, Gunnar Eide from Norway. I na torze dziewiątym Martin Nadel. Już wystartowali, poszli i teraz zobaczymy, kto najmocniej z najlepszą reakcją startową tam na pierwszym torze. Wypatrujemy oczywiście Przemysława Korsaka. Mamy nadzieję, że to będzie jego życiowy wyścig, ale fantastycznie płynie w tej chwili Adam Varga, Węgier, tak jakby rzeczywiście włączył turbo, ale popatrzmy, teraz Portugalczyk, Serb, Niemiec, Pimenta, Dragojewicz, Florstedt, no ale myślę, że na początek tych 250 metrów Varga będzie tutaj na prowadzeniu chyba o całą długość, wyprzedza Pimentę, Dragojewicza, Korsak jest na miejscu czwartym. Varga, Pimenta, Pimenta, czyli dwukrotny już medalista Igrzysk Olimpijskich. On przecież po medale sięgał w Londynie i w Tokio. Ale teraz Adam Varga, Adam Varga. Teraz pytanie, czy Przemysław Korsak? Przemysław Korsak na razie na czwartej pozycji. Ale niewiele mu brakuje. Szanowni Państwo, stańmy, klaszmy, wołajmy go. Polak, proszę, słuchajcie, do przodu. Na to na czwartym Varga, na to na szóstym Dragojewicz, na to na siódmy Pimenta. Polak na miejscu czwartym cały czas. Varga, Varga, czyli ten wspaniały Węgier na prowadzeniu. Teraz na torze siódmym Pimenta i na torze szóstym Serb Marko Dragojewicz. Czyli Węgier
Adam Varga, czyli Serbę, Marko Dragosajewicz, czyli dwukrotny medalista Igrzysk Olimpijskich, Fernando Pimenta. To raczej w ten sposób byśmy upatrywali pierwszą trójkę. Oczywiście czekamy na te bardziej oficjalne wyniki. Być może za chwileczkę zobaczymy w zwolnionym tempie. Fernando Pimenta był pompowany. On przecież po zajęciu w tym roku zdobył wszystko, co mógł praktycznie na pucharze świata. On the first place, we have rolled out Adam Varga from Hungary. Mario Rosa, pierwszy. Węgiel. No i czekamy na fotofinisz, ale wydaje mi się zbędny. Fernando Pimenta, drugi. Marko Dragosawiewicz powinien być na miejscu trzecim, aczkolwiek poczekajmy. Tutaj oczywiście sędziowie na koniec mają rację. Obserwujemy fantastyczny start i 200 metrów Worgi. Tutaj był Portugalczyk Pimenta, drugi, trzeci był Florsztedt. Florsztedt po tych 250 metrach gdzieś zniknął. Nacisnął go tutaj Marko Dragosawiewicz. No i patrzmy. Varga, Pimenta. No i Dragosawiewicz, myślę, że nie ma wątpliwości. Taka jest pierwsza trójka, tak jest. Varga, Pimenta, Dragosawiewicz z brązem. I na czwartym miejscu Przemysław Korczak. Piękny start młodziutkiego Polaka. 2 sekundy 0,72. To naprawdę już dawno nie mieliśmy polskiego jedynkarza tak wysoko na tak prestiżowych imprezach w kajakarstwie. Adam Varga, Fernando Pimenta, Marko Dragosajewicz i Przemysław Korczak. Wielkie, wielkie brawa dla Przemysława.